Pytania pana jest prowadzona siostrą Stanisława Wyszyńskiego. A tak się złożyło, że jestem także absolwentem tej szkoły. Dobrze się stało, że mimo upływu czasu ta tablica pamiątkowa uczci Stanisława Wyszyńskiego tutaj w tej szkole zawisła, szkole, w której on jest absolwentem. Młodzież szkolna przedstawiła jego podjazdy życiorys. Ja tylko chcę powiedzieć, że Stanisław Wyszyński jest jedynym prostoleczeniem, którego Wdowa Brytyjska przyjęła na Brytyjski. Jest jedynym ostrowęczaninem, który został odznaczony najwyższymi ordenami wojennymi polskim Virtuti Militari i brytyjskim Distinguished Grand Cross. Jest jedynym ostrowęczaninem, który jest bohaterem trzech narodów. Jest także jedynym ostrowęczaninem, który dowodził dwoma dywizjonami 305 i 307. Jest także jedynym ostrowęczaninem, który został odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznym. Na wstępie chciałbym złożyć hołd i podziękować pułkownikowi Stanisławowi Grodzickiemu, którego do obowiązku zakończyło się wielkie poświęcenie podczas II wojny światowej. Cały kraj jest winien podpułkownikowi Grodzickiemu ogromny dług wdzięczności za służbę i bezinteresowne poświęcenie podczas II wojny światowej. Koniec cytatu. Podobnie w godnym piśmie do mnie wyraża się także prezydent Francji. Uważam, że miejsce bohatera jest w jego rodowej ojczyźnie. Tak się nie stało, bo Stanisław Wyszyński pochowany jest w Wielkiej Brytanii. Dlatego mam ogromną prośbę do pana generała, do pana senatora, aby w jakiś sposób można było jego protest powrócić do Polski. Jesteśmy dumni, że w naszej rodzinie urodził się wielkowo bohater. Żal tylko, że tak w młodym wieku zginął. W imieniu rodziny dziękuję serdecznie panu senatorowi Robertowi Mamontowi, panu prezydentowi Warszawy Kolejowej i panu dyrektorowi Bartkowi za to wszystko, co zrobili, aby dzisiaj można było tę tablicę umieścić w tej szkole. Serdecznie dziękuję panu generałowi i oficerom Wojska Polskiego za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję serdecznie rekonstruktorom, harcerzom. Dziękuję także wszystkim państwu radnym i dziękuję wszystkim państwu za to, żeście tutaj przybyli.